Witam na pokładzie, Spartanie. Jestem Roland, pokładowa SI do usług. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dziś zajmiemy się tematem, który odkładałem od dawna. Zaczynałem już nawet pewne pogadanki na jego temat, które potem szły do kosza z różnych powodów, ale cały czas mam tutaj pewne notatki porobione, do których się teraz odniosę. No i na początku może wspomnę coś, czym się już chwaliłem na Facebooku. Udało mi się wczoraj natknąć na takie cudo w Empiku. W ogóle nie mam pojęcia, że coś takiego będzie wydawane, no ale bardzo fajnie, oczywiście nie mogłem obok tego przejść obojętnie i to, między innymi ta mitologia świata Halo, zainspirowała mnie, żeby wrócić do tematu polskich nazw serii, które są tak cholernie problematyczne, że to jest po prostu materiał na kolejny odcinek, co niniejszym uskuteczniam. Widzimy się po czołówce. Seria Halo jest dość specyficzna, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Bungie sobie upatrzyło taką technikę określenia wszystkiego, która jest bardzo prosta, podstawowa, która nazywa rzeczy tak bardzo po imieniu i tak prostacko czasami wręcz. Jesteś bibliotekarką. Co się często przekuwa na dziwaczne rzeczy w samym uniwersum, a kiedy przychodzi do tłumaczenia tego na polski, to już w ogóle wychodzą jaja. Moim ulubionym w ogóle przykładem tego, jak oni nazywają swoich bohaterów, jest to, że w Destiny królowa tych całych elfów ich mniejszych ma na imię królowa, czyli Queen, a jej brat nie ma własnego imienia, ma na imię Queen's Brother. Rozumiecie? To jest po prostu jego oficjalna nazwa w Bungie. To na pewno tak było przy okazji podstawki, z tego się wszyscy śmialiśmy wtedy. Nie wiem, jak to jest teraz, ale to po prostu pokazuje wam, jak prostackie czasami jest nazewnictwo w samej serii Halo. No a teraz przejdźmy może do konkretnych przykładów. Jest taki przykład pewnej rasy z Przymierza, z Covenantów, z Przymierzonych, czy jakby ich nazwać, która tłumaczy się dość ciężko, która ma głupie tłumaczenie niby oficjalne, no i którą się dość ciężko wymawia, jeżeli by zostawić to oryginał. Chodzi mi o Brutów, Brutes. To jest ta rasa takich humanoidalnych, małpopodobnych, gorylopodobnych przedstawicieli rasy, którzy pojawili się w... kiedy się pojawili w Halo 2, potem przeszli do 3 i Halo 3 ODST i teraz będą powracać w Halo Wars 2. No i oni mają taką dość ciekawą nazwę, bo Brutes, to są Brute. To jest takie dziwne do wymawiania w oryginale, musieliśmy tym się zadowalać, zanim padły polskie odpowiedniki. I jaki mamy polski odpowiednik w achievementach do drugiej i trzeciej części Halo, które trafiły na Master Chief Collection. Gry mają przetłumaczone menusy, mają przetłumaczone achievementy i wszystko wokoło, ale samej gier nie. To jest zabawna sprawa związana z istnieniem takiej kolekcji. To w achievementach, żeby zabijać Brutów, mamy nazwę Zwierzaki. Ona jest cholernie głupia, cholernie debilna i naprawdę ciężko mi uwierzyć, że coś takiego przeszło. Tutaj Patryk, z którym między innymi prowadzimy ten kanał, zaproponował fajną nazwę, która się dość tak bezpośrednio przekłada, a mianowicie, że to można by nazwać brutale. I to mi się generalnie podoba, tego oczywiście nie mogę używać, bo chcę się... Z jednej strony chcę promować ten polski język, używanie, bo moim zdaniem wszystko powinno być tłumaczone, powinno mieć swoje polskie wersje, żeby każdy miał do tego równy dostęp. Ale z drugiej strony, no, nie zawsze mogę używać tej nazwy, bo naprawdę nazwa Zwierzaki, Zwierzak Tautaurus czy Zwierzak Atrocitus mnie przechodzi przez gardło. Tak więc to jest jeden problematyczny tutaj temat. Było też tak podobnie z, kiedy były pierwsze materiały z Halo 5 Guardians, ja tak sobie dość zachowawczo przetłumaczyłem Guardiansów jako opiekunów. Choć oczywiście najbardziej bezpośrednim tłumaczeniem byłoby strażnicy. Dlaczego minąłem strażników? Dlatego, że istnieje w serii Halo też coś takiego jak Sentinels, którzy są tymi dronkami, które mają dekontaminować potop, spalać ich laserem. No i oni mają oficjalne tłumaczenie strażnicy, to było powiedziane już tam przy okazji 4, czy gdzie tam było pierwsze tłumaczenie jakiekolwiek Halo. No i to było już zaklepane, no i trochę mi się nie chciało wierzyć, że się nada tę samą oficjalną nazwę do dwóch tak różnych
przedmiotów, rzeczy w uniwersum, tak więc szukałem jakiegoś innego odpowiednika. Jak się potem okazało, Microsoft nie miał takich dylematów i po prostu na Guardiansów mówi strażnicy. Czyli mamy strażników tych, którzy przypalali potop i mieliśmy strażników tych, którzy rozpieprzali planety, kiedy się budzili. W obecnym stanie rzeczy myślę, że najlepiej by było wymazać stare winy, że tak powiem, zostawić strażników tymi wielkimi machinami, z którymi bawi się Cortana, a tych małych, przypalających potop zostawić jako bardzo oryginalnie Sentineli, ale wciąż nie wiemy, jak to wyjdzie, ale to jest kolejny przykład, dlaczego to jest takie trudne. Jeszcze innym tematem jest sam główny bohater, czyli Master Chief. Samo to, że oni zostawili to jest fajne. To mi się naprawdę bardzo podoba, bo były straszne jaje. Widziałem jakieś pierwsze takie tłumaczenia przy zapowiedziach, którejś część, nie pamiętam, która to była, kiedy mówiono na niego starszy sierżant. To było już w ogóle okropne, bo to wszystko odbierało, co było fajne w tym nazewnictwie. Pojawia się tutaj problem, o którym na końcu zaraz powiem przy okazji tej mitologii, ale różnice w tłumaczeniu między grami a innymi źródłami. Na przykład w upadku Reach. Wiecie, jak w upadku Reach nazywamy Master Chiefa? Wiecie, co to jest Master Chief. Master Chief to jest stopień w marynarce wojennej, we flocie. I najprościej byłoby zobaczyć, jaki stopień w marynarce jest najbliższy temu odpowiednikowi Master Chiefa i jego zacząć używać. No i takim trochę poszli tłumacze książki Upadek Reach i przez to się po prostu nazywa Master Chiefa starszym bossmanem. Więc kiedy Cortana w oryginale go woła Chief, to my słyszymy bossmanie. To też jest dziwne, to mi w ogóle, nie wiem, może zbyt bardzo przyzwyczaiłem się do tego nazewnictwa Master Chiefa jako takiego prawie imienia i nazwiska jego. Coś, co się kompletnie natychmiast z nim kojarzy, że w tej chwili jestem za rozwiązaniem, które się stosuje od Halo 4, czyli zostawiamy Master Chiefa, to jest jego przydomek, który ma w tej chwili i nie trzeba tego tłumaczyć, więc może to tak zostawmy. Sama nazwa obcych, przymierza obcych, jest dziwna, no bo w oryginale są Covenanci, to jest takie fajne, klimatyczne, to tak brzmi, dźwięcznie, w ucho. To jest jedna z tych fajniejszych nazw w całym w ogóle uniwersum. Uparto się, żeby to tłumaczyć na jakieś słowo związane z przymierzem. I tak mam na przykład w tej mitologii Halo, już mogę to powiedzieć, Covenanci są określani jako przymierze. Już pomijam fakt, że przymierze mi się kojarzy zawsze, przymierze to zawsze była nazwa jakiejś dobrej strony, na przykład, nie wiem, w Mass Effectie czy gdziekolwiek. To była ta dobra frakcja, która się kojarzyła dobrze i tak dziwnie było, że mordujemy się z przymierzem jakimś tam. Ale żeby ominąć takie najprostszą to wersję, to w tłumaczeniach gier zaczęto stosować sformułowanie sprzymierzeni. To jakoś tam brzmi, ale to też jest takie strasznie dziwne jakby nazwanie małej grupki, małej jakiejś klasy większej armii, a nie całej tej armii, mam takie wrażenie po prostu, że sprzymierzeni brzmi tak jak elita armii, jak brutale nawet, powiedzmy, inżynierowie. I to brzmi jak prorocy i to jest po prostu coś na tym samym poziomie. A ja bym był za tym, żeby zostawić tak jak Master Chiefa, tylko żeby spolonizować to i napisać, powiedzieć Covenanci. Ja tak się staram w ogóle odnosić na tym na kanale, bo to jest taka fajna nazwa, która jest zatracana w tłumaczeniu, że trochę kurczę szkoda. Covenanci, pisani przez K i W. Byłoby spoko, naprawdę to zostało. Ale to nie jedyna frakcja, która jest problematyczna. Są przecież Precursors i Forerunners, tak? Precursors to są ci, którzy byli 10 milionów lat wcześniej, byli takimi bogami i stworzyli Forerunnerów, swoich następców, którzy ich zmiotli. I mamy tych właśnie Forerunnerów, którzy zmiedli Precursors i są oficjalnie nazwani prekursorami. A na przykład w niektórych podaniach Precursors jest jako prekursorzy. Oba te słowa, tak jak Guardians i Sentinels, znaczą to samo. Prekursorzy i prekursorzy. Jak się do tego odnieść? Ja już w tej chwili widzę, że to jest kolejny straszny burdel, bo do Forerunnerów się odnosi częściej, Precursors można tam olać, Forerunnerów się mówi jako prekursorzy w grach. No ale już teraz, na przykład w tej mitologii Halo, mam bardzo fajny, problematyczne tłumaczenie, kiedy jednych się nazywa prekursorami, tylko oczywiście, żeby było prościej, to są Forerunners, a prekursorów się określa mianem Precursors, się określa mianem pradawnych. I w ogóle, żeby jeszcze wszystko ujawnić, to się zupełnie prekursorów wymienię stosuje ze starożytnymi i się nie tłumaczy, kto jest kim. Więc to jest kolejna fajna różnica między publikacjami, między tłumaczeniami, która wynika z tego, że nie mamy jakichś oficjalnych tłumaczeń. Z tego, co się orientuję, na przykład w komiksach Marvela w Polsce, istnieje coś takiego jak kanon tłumaczeń, gdzie jest grupka osób, która
uzgadnia wszystkie nazwy własne, wszystkie powiedzonka, rzeczy, które się często powtarzają i które wypadałoby przetłumaczyć. I tłumacze czerpią sobie z tego, żeby po prostu była jakaś spójność ogólnych tłumaczeń. Przy okazji Halo nie może być o czymś takim mowy. Siada sobie, powiedzmy tak, już uprośmy, jedna osoba w Microsoftie i sobie tłumaczy całą grę, a w Egmoncie sobie siada jedna osoba i tłumaczy całą tą mitologię i mają trochę w nosie siebie nawzajem. Tak to w tej chwili wygląda i to jest coś, co mnie skłoniło do takiego właśnie wniosku, że Halo jest problematyczne do tłumaczenia. To jest takie uniwersum, w którym przydałoby się jakiś kanon tłumaczeń, jakaś taka encyklopedia, litania, wypisane co się jak tłumaczy i żeby wszyscy się do tego musieli odnosić. Ale na razie nie może być o tym mowy, bo niestety to jest zbyt mało podatny grunt na taką świetną serię, jaką jest Halo. Polski rynek mam oczywiście na myśli. I to mnie skłania teraz do takiego małego ogłoszenia, że od teraz będę się starał używać w materiałach na tym kanale przede wszystkim oryginalnych anglojęzycznych nazw, żeby po prostu nikogo nie zmylić. Promowanie polszczyzny swoją drogą, będę grał dalej w polskie wersje, będę się starał tutaj promować, nie wiem, dubbingi, cokolwiek, ale żeby nikogo nie zmylić, bo jak ja powiem prekursorzy, to nie będzie wiadomo, o co chodzi. Zaryzykowałem przy okazji materiału o forerunnerach, nazwałem ich prekursorami. No i to trochę zrzutnęło, bo jednak przy ich okazji trzeba się odnieść do tych, co byli przed nimi, którzy też mogą być nazywani prekursorami. Tak więc o teraz, forerunnerzy to forerunnerzy, covenanci to covenanci, master chief to master chief i nawet tych brut przeklętych będę stosował tak, jak się ich słyszy, po prostu, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd i w razie wątpliwości będziemy to sobie tłumaczyć nawzajem. Nie. Więc to takie małe przemyślenia moje na dziś. Tu mam bardzo fajną tą encyklopedię czy mitologię, jak chcę okładka nam mówić z Halo. Przeglądam sobie to cały czas. Mam nadzieję, że jakieś wrażenia też trafią, czy w formie tekstowej na Halologię, czy tutaj na kanał Wielkie Michalo. A teraz dziękuję Wam za uwagę. No i widzimy się przy następnym materiale. Cześć.